Dobra. Aj kurde! Główną wieżę mi spuszował. No niestety, przyspało mi się troszeczkę. Cześć, witam was wszystkich moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zepti, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale na moim kanale, moi drodzy. Tak, dzisiaj jest 5 rano, to znaczy 4:30, a ja dla was nagrywam kolejny odcinek z Clash Royale, tak więc witam i zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj jak sami widzieliście gdzieś tam po tytule, będziemy sobie grali właśnie oto tym deckiem. Deckiem, który jest bardzo silny ostatnio, jest to oczywiście Spellbite. Zamiast Inferno mamy Tornado i sprawdzimy, czy tym deckiem da się coś ugrać na klasiku. Z góry wam jeszcze tylko powiem, że jest to bardzo, ale to bardzo dziwna sytuacja, ponieważ... tutaj jeszcze poproszę o golemy. Jest to bardzo, ale to bardzo dziwna sytuacja. Dlaczego? Tak uważam. Moi drodzy, ostatnio, nie pamiętam kiedy to było, opowiem wam taką szybciutką historię, chcę, żebyście ją po prostu wysłuchali tutaj. Ostatnio ktoś mi powiedział: Kuba, ja ostatnio tutaj na klasiku zrobiłem 10 winów, a ja powiem szczerze, że go wyśmiałem. No nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale go wyśmiałem. Teraz będę miał nauczkę, żeby nie śmiać się aż tak często z ludzi, którzy wygrywają klasyki. I mówię, a co tam te klasyki, ja gram grandy, ja jestem kozak, bo ja gram grandy, a ty, no co to jest wygrać klasyki, ja bym sobie zrobił 12-0, gdybym tylko chciał. I powiem wam szczerze, że odpaliłem sobie klasika dwa razy. Za pierwszym razem mówię, przegrałem chyba w trzeciej rundzie, coś takiego, raz tylko przegrałem, w sensie nie, że cały challenge, tylko raz. No i mówię, nie, ja muszę zrobić 12-0, żeby nie było siar na odcinku. Ale moi drodzy, jak się okazało, trafiałem na takich ludzi, na ludzi, na których nie trafiam na grandach, rozumiecie? No może przesadziłem, ale to są ludzie porównywalni z grandami. Tu naprawdę nie ma jakiejś takiej wielkiej przewagi grandów nad klasykami. Klasyki też są ciężko wygrać. Uwierzcie mi, że też jest ciężko wygrać klasyki. Ja sam po prostu nie byłem do tego w ogóle przekonany, moi drodzy. To, że klasyki tak samo są warte jakby jak grandy, tak? Że na klasikach też możesz znaleźć jakichś fajnych przeciwników. No do tego sam nie byłem przekonany, moi drodzy, ale no sam widzicie, co się tutaj stało. Dobra, bierzemy jeszcze kolektor i lecimy. No powiem wam szczerze, że sam w życiu nie wierzyłem. W ogóle nawet nie wiedziałem, że ktoś jest w klanie teraz, no spoko. Nawet nie wiedziałem, że ktoś jest teraz w planie o 4:30 nad ranem. Dobra, moi drodzy, lecimy, sprawdzamy ten deck. To jest oczywiście zwykły Spellbite, ale że z podmienionym jakby Tornado na... Znaczy, to, za Inferno daliśmy Tornado, o tak powiem. I lecimy, moi drodzy, już tutaj na szybkiego kolesia. Ale ogólnie powiem wam, że trafiłem na kolesia top 8000, top 3000 na klasiku, dosłownie. Na klasiku, to nie był grand. Byłem tak zdziwiony, że na takich dobrych ludzi się też trafia na klasikach. Kiedyś tak nie było, kiedyś naprawdę jak klasiki grałeś, to grałeś z dosyć słabymi ludźmi. A teraz kurde, jak ja grałem, to czułem się normalnie jak na grandzie. Przysięgam, i jest mi teraz tak głupio, że wyśmiałem tego gościa, bo na klasiku naprawdę nie jest aż tak łatwo. Ja myślałem, że jest dużo łatwiej, tak jak to kiedyś było. Ale no niestety, no troszeczkę się tutaj pozmieniało na tych klasikach. Dobra, zrobiłem coś takiego, moi drodzy. Okej, dobra, tutaj wystawiłem sobie princeskę. Ogólnie jakbym troszeczkę dzisiaj jakby przymulał, no to was przepraszam, ale już wam mówiłem dlaczego. Jakbym przymulał, to już wam mówiłem jakby co jest tego przyczyną. Okej, nice. Dobra, musimy zrobić coś takiego, bo tutaj... Aj, dobra, kurde, ładnie zagrał. Nie spodziewałem, no widzicie, no to są... To nie są słabi gracze, no to nie są słabi gracze, naprawdę, no. Ja nie wiem, co się tutaj, moi drodzy, dzieje, bo to naprawdę, no, kiedyś tak... Przysięgam, no, może to... No nie wiem, no niedawno to w sumie aż tak było. Ale naprawdę aż tak nie było, że byli tacy właśnie gracze, prawda? Tego typu, że, wiecie, że... No to 5000, to 6000, no rzadko, naprawdę rzadko, no to był taki rarytas, że tak powiem, że się na takiej spotykało, a tak to widzicie, co się dzieje w dzisiejszych czasach, tak? Kiedyś było lepiej, jak to się mówi, nie no. No ale ogólnie, sam widzicie, jak to się czasami wszystko zmienia. Ogólnie, teraz jak grałem, to zauważyłem, że Clash Royale naprawdę poszło jakby do góry, jeśli chodzi o puchary i tak dalej, bo teraz już ludzie mają więcej pucharów niż kiedyś, zdecydowanie więcej. Ja kiedyś mając 4000 byłem naprawdę jednym z takich lepszych graczy tutaj w Polsce, jeśli chodzi o to. A teraz mając 4000 to prawie każdy ma 4000 teraz. Naprawdę, aż sam się zdziwiłem, jak teraz te puchary, które jakieś miałem, jak mało znaczą. Dosłownie. Dobra, wystawimy coś takiego. Oj.
No dobra, 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 nie jest to tak źle, bo tutaj fajne jakieś tam obrażenia zadaliśmy. Zaraz będziemy musieli już w ogóle z rakietnicy tutaj wyjeżdżać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, princeska kolejna spadła. Okej. No niestety, tam będziemy mieli już wieżę spuszowaną. Dobra, tutaj ładnie też mu gościowi chyba spuszujemy zaraz tą wieżę. Jak nie, to z jakąś rakietką się tutaj chyba wleci, moi drodzy, i powinno być spoko. Dobra, ja już tutaj muszę wlecieć z rakietką niestety, bo nie mam... on teraz balona może dać, więc musimy na to jak najbardziej uważać. Dobra, nie, no on troszeczkę teraz za bardzo nonszlancko gra, że tak powiem, bo tą wieżę raczej na luzie powinniśmy sobie zgasić w tym momencie. Ja mam jeszcze rakietę, więc no nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy. Okej, dobra, zrobimy tak. No to raczej było do przewidzenia, że ja mu tą wieżę zgarnę. O shit, o lol, powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, że takie cuda się staną, że... jak to się nazywa, że ten Ice Spircik tam przeleciał, no ale dobra, przeleciał. Kurde, jeszcze mi princeskę zgarnął, no co to ma być, moi drodzy? Dobra, on ma łatwe tam dojście, mam dosyć do mnie, więc muszę na to uważać. Dobra, okej, tutaj nie ma większego problemu, dosyć ładnie mu tą wieżę obiliśmy. Zaraz on jeszcze tutaj chyba balony będzie swoim wyjeżdżał, więc na to jak najbardziej tutaj muszę uważać, jako że balon jest, no silna sprawa. Okej, tam leci balon, z przodu leci bardzo balon, dziwne. Dziwne zagranie z naszego kolesia. Dobra, znowu to samo widzę, moi drodzy. Tutaj sobie zagrywa tym baloniszczałem, że tak powiem. Dobra. Tutaj kolejny baloniszczał. I kolejna taka sytuacja, że znowu to samo sobie po prostu musimy zrobić. Dobra, ładnie, princeska tutaj wpadła, moi drodzy. Zaraz znowu wyjdziemy sobie właśnie z goblin barelkiem. Dobrze, to będzie coś w tym stylu, moi drodzy. I tutaj szybciutkie coś takiego zrobimy. Dobra, ładny. Dobra, dobra, obijamy go cały czas. To jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Fajnie, fajnie, że teraz te tornado naprawdę się fajnie sprawdza. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ono tutaj dużo, dużo nam daje. Tak w moim odczuciu jakby. To wam powiem. Aj, tutaj trzeba uważać troszeczkę na balona. No bo balon trochę obrażeń jednak tutaj robi. O shit. Ach, jajajajaj. Balonica troszeczkę mi tutaj napsuła energii, moi drodzy, jeszcze, że tak powiem. Aż tak szybko nie mogę klikać na ekranie, bo sami wiecie, że gram na komputerze aktualnie. Oj. Boję się teraz, niedobrze trochę. Ale on nie ma deloga, w tym momencie on chyba nie ma deloga. Kurde, ale balona ma. Balona ma, ja mam rakietę niby. Ale to może mało dać, tak szczerze. Dobra, puścimy znowu, tak zrobię. Dobra, dobra, aj kurde, główną wieżę mi spuszował, no niestety, przyspało mi się troszeczkę, ale co to był za koleś, w ogóle dobry, no sami widzicie, no klasik, przegrałem w ogóle, nie zrobiłem, no mało zrobiłem w ogóle, tak szczerze nie za bardzo się tutaj starałem, ogólnie jak przed nagraniem, ale sami widzicie, no koleś lepszy ode mnie, no tu jest naprawdę, tu jest walka, ja się nie spodziewałem, że tutaj będą na tym trybie, takie osoby, tak? To wam powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego. Dobra, lecimy dalej, bo to nie o to chodzi, żebym tutaj wygrał, tylko żeby wam bardziej ten deck zaprezentować. Jakie porady ja mam tutaj? Ogólnie wydaje mi się, że jakbym grał na telefonie, to mógłbym to wygrać, ale niekoniecznie, bo gościu grał dobrze i chciałem mu to naprawdę przyznać, bo grał super i w tym meczu zagrał zdecydowanie lepiej niż ja. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, myślę, że dobrą opcją zrobimy coś takiego, że po prostu tutaj damy tego deloga jakby. Nie będę do rakiety już rolował, bo nie zdążyłbym albo zdążyłbym i to tak dosłownie na farcie. Teraz wystawię sobie gdzieś tak princeskę w tym miejscu, żeby jeżeli on ma rakietę, a on ma raczej trzy muszkieterki, bo to już widać, tak mniej więcej mi się wydaje, że on ma już tutaj te trzy muszkieterki, to moi drodzy zrobimy, gobliny sobie teraz wystawimy, myślę, że tak, to będzie spoko opcja, że teraz gobliny, oj szkoda, gdyby ten goblin został tam na swoim miejscu, byłoby zdecydowanie lepiej, moi drodzy. Zaraz do princeski, bo on tutaj chyba ma trzy muszkieterki, więc będziemy musieli na to uważać jak najbardziej. Tutaj ta ogólnie muszkieterka, przepraszam, o widzicie. No i teraz mam trochę lipną sytuację, bo on fajnie mnie teraz będzie mógł zbejtować właśnie na tą trzy muszkieterki. Ale musiałem raczej ten kolektor tutaj zbić, ponieważ moi drodzy, no miałby za dużą przewagę eliksirową i to by naprawdę mi je zabolało. Ale te muszkieterki, on ma teraz te muszkieterki, raczej wydaje mi się, że musi mieć te muszkieterki. Myślę, że tą princeskę nawet bym wystawił gdzieś w tym miejscu. Okej, on tutaj leci, widzę, ostro z koksem, koleżka. Okej.
No dobra, Jezu, jak on się wyrywa, ten Batra, masakra, jak on się tutaj wyrywał. Ale dobra, daliśmy sobie jakoś, moi drodzy, radę. Z tym, że on nas niestety tutaj leciutko pobija. To był na pewno minus tego, że puściliśmy tą rakietę tam. Ale no niestety, no tego mogliśmy się spodziewać. Zaraz widzimy, będziemy mieli double elixir, więc myślę, że Knight będzie tutaj odpowiednią opcją. No kurde, no nieźle. Okej, okay, princeska, myślę, że jeszcze jeden strzał to se na luzie walnie, no i super. Mamy to, moi drodzy, dobra, teraz puszczę sobie princeskę gdzieś tak w tym miejscu, raczej zawierzą się aż tak bardzo. Tej princeski teraz nie opłaca dawać, teraz sobie wydamy coś takiego. Nie zbijałem specjalnie tego, bo się boję właśnie troszeczkę. Nice. Troszeczkę się, nie ukrywam, że boję, moi drodzy. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Boję się troszeczkę, że tu będą trzy muszkieterki, ale raczej nie będzie, ale mam już powierzy niestety w tym momencie. Barbarzyńcy teraz, tak, niestety tutaj doszli ci barbarzyńcy i mam już niestety powierzy. Ale tutaj kolega bardzo nonszalancko gra. Nie wiem, czy to jest jakiś pomysł na bait na mnie, czy co on sobie myślał, ale stracił dwa kolektory i to jest bardzo słabe zagranie, bo no właśnie, trzy muszkieterki ma. No niedobrze, no mówiłem właśnie, że te, ale takie chował, że aż zwątpiłem to, że on dosłownie ma. Masakra. Dobra, wystawimy coś takiego i tutaj myślę, że sobie damy kolejną muszkieterkę, przepraszam. O, dobra, bardzo słabo wystawił. Teraz mamy fajną przewagę na gościa. Powinniśmy przynajmniej mieć jakąś taką dosyć fajną przewagę. Okej, tutaj sobie to... No, halo? Dobra, zrobimy, wiecie co, zrobimy taki trik i teraz tak. Dobra, ładnie. Teraz super, naprawdę mamy super obijanie. W tym momencie kolega może naprawdę nie wiedzieć, co się z nim dzieje. Nawet jeszcze tutaj myślę, że możemy przeciągnąć na tą stronę, żeby jeszcze te muszkieterki poobijały. Wszystkie te princeski teraz zbiły. Czyli my tutaj zrobimy taniec princesek, moi drodzy, w tym momencie. Czy to nam się uda? Niestety nam się nie udało do końca tego zrobić, ale zrobimy, patrzcie, jeden inny trik i wydaje mi się, że już jest właśnie po tym kolesiu. Tak, już jest po kolesiu, więc ładny taniec princesek zrobiliśmy. Good luck, już chciałem tutaj, wiecie, dać mu troszeczkę nieprzyjemną minkę, ale udało się, jakoś powstrzymałem się, tak? Good luck, kolego, graj sobie tam dobrze, żeby tutaj nie było żadnej lipy. Dobra, otwieramy, moi drodzy, clan chesta, bo tutaj clan chest jest bardzo, bardzo ważny. Ogólnie porady do tego deku, takie szybkie porady mogę wam dać. Nigdy nie przed... Tutaj musicie najbardziej patrzeć na eliksir. Jeżeli macie mało eliksiru, to nic nie wystawiajcie. Najlepiej wtedy nic nie wystawiać, bo no żebyście po prostu nie przegrali, tak? Bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Bo tutaj, jeżeli jeden błąd mały popełnicie, to już przegrywacie walkę. Niestety tak działa spellbite, ale no to jest urok, ale też piękno. Bo piękno jest takie, że prawie każdą walkę możecie wygrać. Chociaż ostatnio te golemy z poisonami troszeczkę problem mi sprawiają, jeśli chodzi o spellbite'a. Ale niestety, no tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, widzimy, że kolega wystawił Ice Wizarda. Myślę, że w tym momencie możemy sobie wystawić gdzieś tą princeskę na środku, żeby nie mógł mi walnąć rakietą, jeżeli będzie ją miał. To nie będzie najgorsze rozwiązanie jak najbardziej. Teraz myślę, że nawet Goblin Gang sobie wystawimy taki bardziej ofensywny z drugiej strony i wlecimy z Goblin Barelką. Starajcie się raczej Goblin Barelki nie wystawiać tak samodzielnie, bo to raczej nie ma większego sensu. Bo ona i tak zawsze prawie będzie tam kontrolowana przez jakiegoś deloga, więc lepiej, żebyście na przykład czymś wystawiali i coś tam zawsze zadawali, niż po prostu tak osoby wystawiali i no i to rzeczywiście naprawdę nie ma większego sensu tutaj. Dobra, kolego. Okej, tutaj wydaje mi się tak, tego Ice Wizarda sobie zgasimy na luzie, więc całkiem spoko to wyszło. Ta rakieta nawet coś tam jeszcze zadała, jakieś fajne obrażenia temu X-Bowowi, nawet bardzo fajne, bo sami widzieliście, że ten X-Bow prawie tam nie przeżył, prawda? Że jest jak najbardziej spoko. Teraz wystawimy sobie tą princeskę na środku, żeby tutaj nie mieć z tym właśnie mega minionem problemów, bo ona jeszcze raz sobie walnie i on raczej nie powinien ani razu nam walnąć. Ale widzicie, to o to właśnie mi chodziło, o to, żeby nam nie walnął tym swoją rakietą, jeżeli właśnie takową będzie posiadał. Dobra, tutaj sobie ładnie to zgasiliśmy. Niestety mogłem troszeczkę to lepiej zagrać. Teraz się boję niestety o lewą stronę, bo wydaje mi się, że może wystawić tutaj zaraz X-Bowa, więc X-Bow tutaj, kurde, no najgorsze, jakby wystawił tego X-Bowa. Dobra, tak zrobię i tutaj się spodziewam właśnie tego X-Bowa trochę. Wystawię gdzieś tak w tym miejscu tego X-Bowa. No i princeskę, dobra, on nie będzie miał teraz rakiety. Dobra, nie mogę się też aż tak, wiecie, za bardzo przejmować, bo on tej rakiety nie będzie miał po prostu. Okej, wystawił takiego dziwnego X-Bowa. Okej, to ja puszczam raketa. Naprawdę, w tym momencie możecie postawić tutaj tego raketa, ponieważ
no nic to nie znaczy za bardzo dla was, tak szczerze, moi drodzy. Więc na spokojnie, wydaje mi się, dobra, on roluje, roluje do rakiety, więc musimy to samo robić, niestety. Że do rakiety już to rolować. Dobra, dobra, kolego. I robimy to samo, moi drodzy, po prostu. No dobra. No powiedzmy. Dobra, robię coś takiego, moi drodzy. I tutaj bym zrobił, dobra, coś takiego bardziej bliżej wystawię, żeby, kurde, dopadnie mnie ten. Niedobrze. Niedobrze, on teraz już ma lekką przewagę nade mną, to nie ma co mówić. Dobra, wystawię coś takiego. Kurde, ale on mnie ciągle tym tornadem przyciąga, jak mnie to wkurza. Zaczyna mnie to coraz bardziej denerwować, ale spokojnie. Spokojnie, nie mogę się aż tak tutaj wyprowadzić z równowagi, że tak powiem. Dobra, dam coś takiego, Deloga ma. Skurczybyk, no teraz ciężko będzie, bo tego Deloga swojego ma. Okej. Dobra, teraz już mnie niczym nie przesunie, że tak powiem. O, nice, jeszcze coś tam nawet dostawił, dobra. Ja teraz już nawet princeską mu zacznę to poobijać. Nice. I nie jest źle. I naprawdę, dobra, dobra, dobra. Pięknie, jeszcze tam dopadły mi tutaj moje goście. O, teraz trzeba uważać. Okej, na luzie. Dobra, wystawię coś takiego, bo tutaj Mega Minion właśnie może za... Jest, pięknie, jeszcze tutaj ostudziliśmy atmosferę, że tak powiem, moi drodzy. I teraz zrobimy coś takiego. Wydaje mi się, że zaraz będziemy mogli go dżukować. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z dżukowaniem. Dobra, wystawię coś takiego i będę go dżukował. Tutaj dam Deloga po prostu. Okej, zobaczmy, czy... Dobrze, udało się, moi drodzy, go dżukować. Bardzo dobrze. Super, w tym momencie wyszło i good game dla nas, jest. Ale to była walka, gdybym może akurat tego nie zrobił, to powiem wam szczerze, żeby zostawił jakby tą beczkę troszeczkę dalej, no to mogłoby się to dla mnie źle skończyć, ponieważ mógłbym to przegrać, bo gościu grał naprawdę dobrze z tym X-Bowem. No kurde, no to też jest kwestia godziny, o której gracie, prawda, bo jeżeli gracie bardziej w dzień, to no widzicie, znowu gościu tak jak ja, to trafiacie na pewno na gości odrobinę gorszych, ale jeżeli gracie właśnie tak bardziej w nocy, jak ja to teraz robię, no to gracie na gości, którzy są naprawdę dobrzy, jak sami to widzicie. No to też jest kwestia godziny, bo wiadomo, że ja teraz gram albo z Chińczykami, albo z Amerykanami, no i to jest źle. Wiadomo, że oni są troszeczkę lepsi od Europejczyków, chociaż nie zawsze, ale wiadomo, że to też jest bardzo, bardzo ważna jest tutaj kwestia właśnie godziny, o której właśnie taki mecz rozpoczynamy. Dobra, napiję się. Dziękuję za well play, dziękuję bardzo, kolego. Dobra, goblin beczka, moi drodzy, tutaj wlatuje. No i fajne tutaj, naprawdę obrażenia fajne zadamy, to mi się jak najbardziej podoba. Czy delogować? Boję się, że on może mieć beczkę. No i ma tą beczkę właśnie, tak myślałem. Tak myślałem, że on właśnie taką beczkę będzie miał. Więc ja sobie teraz na spokojnie, moi drodzy, będę walił tutaj princeską. Myślę, że tutaj, okej, tutaj super wyszło nawet. No teraz muszę uważać, teraz muszę troszeczkę uważać. Chociaż patrzcie, ta princeska fajnie sobie to załatwi. Tutaj zaraz jakiś knightik powinien polecieć. To my zrobimy gobliny. Oj, troszkę. Troszkę tak, chociaż nie, dobrze, patrzcie, zmienił bitkę, nawet nie wiedziałem, że zmieni bitkę. Dobra, bardzo ładnie tutaj zagraliśmy. Teraz myślę, że princeskę możemy sobie raczej... No dobra, boję się, że on... Nie, jak tutaj wystawię, to akurat rakiety nie da, bo on może właśnie mieć rakietę i ja się boję, że on ją może tutaj wystawić, moi drodzy. Okej, ładnie, tutaj Hog Rider ani razu nie walnął w wieżę. Tą technikę dosyć dobrze już wyćwiczyłem, bo grałem troszeczkę tym deckiem już. Aczkolwiek lepiej to mi wychodzi jednak na telefonie, zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, zrobimy tak, ładnie. No i super, dobra, tutaj nasz kolega już ma leciutkie, a chociaż nawet nie aż takie leciutkie z nami problemy, bo sami widzicie, że no coraz ciężej mu tutaj ta gra z nami wychodzi. Dobra, wystawię kolejnego knighta. Już widzę, że ten przeciwnik za dobry raczej nie jest, moi drodzy, ale cieszę się, że chociaż raz na klasiku trafiliśmy na przeciwnika, który ma mniej pucharów ode mnie. To jest... Na grandzie mi jest ciężko znaleźć kogoś takiego, ale nie widziałem, że naprawdę na klasiku. Spoko, spoko sprawa. Dobra, widzimy, moi drodzy, coś takiego. Tutaj ta... O, właśnie! I rzucił mi! Tak jak mówiłem, widzicie? Troszeczkę się zagadałem i już przeciwnik to wykorzystał, czyli wcale aż taki słaby mój przeciwnik, moi drodzy, nie jest, jeżeli takie błędy wykorzystuje, bo to są błędy, które... są do wykorzystywania, ale nie wiedziałem, że właśnie taki mój przeciwnik wy takie błędy tutaj, prawda, zauważył. No, jak sam widzicie, dobre jest przysłowie, żeby nie lekceważyć swojego przeciwnika, a ja to zrobiłem niestety.
No i tak to się dla mnie niezbyt fortunnie skończyło. Dobra, tutaj ładnie sobie, moi drodzy, to poobijaliśmy. Teraz myślę, że jeszcze kolejną princeskę, jeżeli wystawimy, to oczywiście tutaj większego błędu nie zrobimy, bo... Okej. O, i najsik. Fajnie to wystawiliśmy. Nawet zrobimy coś takiego. Tutaj tak, moi drodzy. Tutaj to nawet jeszcze możemy zalogować, żeby... O, i prawie, kurde! Gdyby te chyba gobliny jeszcze raz zadały, takie 2 sekundy jeszcze, jakby te gobliny, Spear Goblins z tyłu tam rzuciły włócznią, to na pewno wydaje mi się, żebyśmy mieli tą wieżę właśnie zrobioną na... Znaczy tego przeciwnika zrobionego na 3. Obstawiam, że przeciwnik mój miał 300 pucharów, 3200. 3200, 300, patrzcie, idealny, po prostu przysięgam, że nie sprawdzałem ani nic. No jak miałem to sprawdzić, przecież sami widzieliście. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, bo ja naprawdę już jestem troszeczkę zmęczony, jest prawie już 5 rano, ja muszę wysłać ten film. No i widzimy się, moi drodzy, jutro i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, wiecie, co macie robić, moi drodzy, i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, teraz na kanale jest odcinków bardzo, bardzo dużo. Mam już montażystów, jeszcze zrobię za niedługo o tym oddzielny filmik, żeby ich tam troszeczkę podpromować. I to było na tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie, no i cześć.